No i co? I będą nam odbudowywać Pałac Saski. Za chwilę będą nam odbudowywać jeszcze Pałac Ryja, a za chwilę będą nam odbudowywać jeszcze Pałac Kronenberga? Naprawdę? Na chuj nam ten Pałac Saski. Czasy saskie to jest jedna z najgorszych, jeden z najgorszych okresów w Polsce, chociaż było takie hasło: za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa. Te 60 lat saskiego panowania, bo to dwóch Sasów było, te 60 lat najlepiej określił Mickiewicz. Była to maszkarada zapustna swawola, po której miał przyjść wielki post niewola. Sasi siadają na tronie polskim w 1800 roku. W 1700 roku. W 1683 roku, kiedy wygraliśmy pod Wiedniem, byliśmy potęgą świata. 17 lat później już nie mieliśmy armii. Tak to działa. I oni odbudowują Pałac Saski. Tu będzie przekręt finansowy, ale przekręty, to myśmy przywykli do przekrętów. Natomiast wiecie, co zginie? Zginie? Marcin? Zginie grób nieznanego żołnierza. Bo zobaczcie, on celowo jest taki z gołymi cegłami, bo ten grób nieznanego żołnierza zginie w kolumnadzie Pałacu Saskiego. Przestanie istnieć. On tam dalej będzie, ale go nie będzie widać. Niemieccy saperzy, którzy w 1944 roku wysadzali w powietrze Pałac Saski, wszystko wysadzili, ale nie wysadzili grobu nieznanego żołnierza. Znałem kiedyś nazwisko tego kapitana saperów Wehrmachtu. Uciekło mi. Ja protestuję. Ja się nie zgadzam. Piękny, pusty plac, który teraz nosi miano Placu Piłsudskiego, ale my zmienimy mu nazwę na Plac Zwycięstwa Narodu Polskiego, z tym grobem stanowi wartość. Pałac Saski. Co tam będzie w tym Pałacu Saskim? Urzędy? Siedziby banku? Siedziby korporacji? On jest w Warszawie do niczego niepotrzebny. Do niczego. Ten plac zostanie zaduszony. Zaduszony tym pałacem. O, będzie kosztował na pewno najdroższe cegły świata, najdroższy beton świata, najdroższa dachówka świata, najdroższa sztukateria świata. Jest nam on do niczego niepotrzebny, nie wnosi do naszej tożsamości narodowej nic wartościowego. Wszystko co najgorsze dla bytu narodowego kojarzy się ze słowem sas. Chociaż muszę przyznać, że władca Polski, którego władczość Polski była zagwarantowana w Konstytucji 3 maja, bo władcą Polski w Konstytucji 3 maja, jeśli by Poniatowski zmarł bezpotomnie, miał być sas, elektor saski. Elektor Saski, który władał Wielkim Księstwem Warszawskim, tak to było uzgodnione, okazał się bardzo dla Polaków szczodry, hojny, łaskawy, pilnował polskiej sprawy, no taką miał charyzmę, że tak powiem. Natomiast, proszę Państwa, no cóż, co jeszcze mamy odbudować? Może Pałac Kronenberga odbudujemy, co? Czy zburzymy hotel Sofitel, który kiedyś się nazywał Wiktoria. Marcin, pokaż hotel Sofitel. On się kiedyś nazywał hotelem Wiktoria. O, tu stoi. Zburzymy hotel Sofitel i odbudujemy Pałac Kronenberga. To się Kronenbergi ucieszą. Dlaczego nie? A tam jeszcze dalej stał Pałac Ryja. Odbudujemy Pałac Ryja. Ryj chyba się nazywał. Taki doradca Poniatowskiego był. Tak. Nie Ryj, przepraszam. Ryks, Pałac Ryksa. Odbudujemy Pałac Ryksa. Mówiono, nie wie Rex, co robi Ryks. Ryks to był żydowski bankier, który becalował Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. Także przyszliśmy tu dzisiaj, żeby wyrazić swoją aktywną niezgodę. Dezaprobatę, a nawet powiedziałbym wkurw. Nie dla Pałacu Saskiego. Nie dla tego szwindlu. Ideologia. W narodowym państwie polskim nie ma miejsca na takie inwestycje. Jest wiele więcej ważnych inwestycji, które musimy zrobić. Dla młodzieży polskiej, dla narodu polskiego. Nie muszę wymieniać. Pałac Saski
to jest fanaberia. To jest zmowa. I powiem z całą świadomością tego słowa. To jest hańba. My, narodowcy, nie powinniśmy się na to zgodzić.